Witam serdecznie. Oczywiście jesteśmy w trakcie zodiakalnej panny, już tej lunarnej także, i tej czystości, pewności, sterylności. To wszystko wymaga od nas pewnego zastanowienia się, co z nami dalej, jak będziemy funkcjonować, jak będziemy żyć. I mamy też te wszystkie planety, które są w retrogradacji. Lada moment wkracza Merkury w retrogradację i tutaj będzie już prawie że finał. Będziemy czekać dosyć długo, aż te wszystkie planety dadzą sobie radę z tym wszystkim, to co nazywamy historią naszą, naszego życia, naszej perspektywy. To wszystko jest zbudowane zupełnie w innym świecie. W pewnym sensie te działania najbardziej związane z tym wszystkim, co dookoła nas się dzieje. Świadomość nasza jest lekko pobudzona. Pobudzona i to w bardzo niezdrowy sposób, dlatego że bardzo często występują lęki, z których tych lęków korzysta cała nomenklatura, nazwijmy to ta, która potrafi na nas wycisnąć właśnie stres. I tutaj powinniśmy podjąć działania przede wszystkim typu wolnościowego, tego nadzoru nad sobą, nad poczynaniami, jakie nas interesują. Bardzo często jest tak, że nie potrafimy z sobą dyskutować, nie potrafimy sobie pomóc, nie potrafimy sobie dać rady. I te wszystkie sytuacje są związane przede wszystkim z brakiem znajomości astrologii, bo to jest podstawą tych wszystkich historii, które są punktowane. Forma tej punktacji to jest powolne, bardzo specyficzne, a nawet można by było powiedzieć, że prowokacyjne irytowanie społeczne. Tu musimy, ja muszę tutaj zwrócić uwagę, żeby nie wpaść w jakiś konflikt. Dobra, jest w porządku. Przechodzimy przez ulicę. Jesteśmy w takiej partii miasta. Tutaj Łodzi, która... Ja za pokażę. Troszeczkę dziwnie to wygląda. Ale kiedyś to był dworzec, a dzisiaj już tylko wyłącznie rozpoczyna się ganianie za jakimiś sytuacjami, które nie są zbyt... No właśnie, jak tu jest? Bo tutaj... A tutaj jest wszystko porządka, muszę też tutaj przejść. Niby na czerwonym, ale trudno. Ja nie będę tutaj, już kilkanaście razy przechodziłem i zawsze na czerwonym. Właśnie zobaczę, jak wygląda tutaj. Tutaj budowa, wszędzie budowa. No dobrze, że buduje się to miasto i buduje się i podchodzi się budowa. Jakby nie było, w jakichś tam sytuacjach ma charakterystykę. Zaraz wam pokażę, jak wygląda tutaj perspektywa, bo idziemy właśnie w tamtym kierunku. Tam jest dworzec, tylko się zastanawiam, czy my musimy przejść dworzec, czy nie, ale chyba jednak tak, bo ja udaję się do takiej specyficznej księgarni. Ta księgarnia jest bardzo dziwną księgarnią. Ale dlaczego? Dlatego, że
posiadają prawdopodobnie książkę, której ja poszukuję. I patrzę, co tutaj będzie budowane. Pewnie jakiś znowu zwierzowiec, bo tylko nie widzę tutaj jakichś ciężkich koparek. Ale trudno. Ten tenen, który tutaj jest bardzo specyficznym terenem. Ja się tutaj przeglądam, ale patrzę, że już kończy nam się... Nie kończy się bateria. Myślałem, że już się kończy. O! Jest! To jest wszystko dziwne. Ja w ogóle nie rozumiem tej automatyki. Ta automatyka miała ułatwiać nam życie, a wręcz utrudnia. Ja zaraz wam pokażę tą perspektywę ogromną. Ścieżka rowerowa, którą bardzo często korzystam z niej. A tam daleko, daleko jest Piotrkowska i tutaj te wszystkie cuda. A tutaj to, co widzicie, to teraz, jak to się nazywa? Ece? No teraz nie odpowiem wam, czy mogę pomylić, ale EC2 czy EC3, tam jest centrum nauki, a można by było, tak najszybciej by było zrealizować, prawie naprzeciw dworca. I właśnie, jeżeli patrzymy na krajobraz, jeżeli patrzymy na cokolwiek, to popatrzcie sobie, to jest ta perspektywa panny. Wszędzie pusto i nic dookoła. No oczywiście troszeczkę przyrody. Panna jako panna, no niesie zboże, niesie ta panna ten kłos, ale ten kłos to jest symbol zebrany, już przygotowany do magazynowania czy do dalszej obróbki, do dalszej pracy. No więc tak to wygląda i teraz jeżeli jesteśmy w tym całej historii, to bardzo interesująco to wszystko wygląda, bo tutaj moglibyśmy też zejść tutaj, ale ja nie wiem, czy jest sens, czy nie lepiej jednak pójść tamtędy, pokażę wam tutaj. Kiedyś to były tory. Idziemy po torowiskach. Kiedyś tutaj pociąg wjeżdżał, tutaj były magazyny kolei. Dosyć dziwnie to wygląda, jak się dzisiaj patrzy z perspektywy czasu i chce człowiek przypomnieć sobie w pamięci. I teraz uważajcie to, co powiem. Właśnie to zacieranie tej przeszłości, to redukcja, jak macie film Panowie w Czerni, mają ten taki długopis braku pamięci, to właśnie między innymi lubią korzystać z tego panny, ponieważ mają pamięć doskonałą i potrafią nas lekko, powiedzmy, że szantażować, mało powiedziane, oskarżać nas o niektóre rzeczy, tak jakbyśmy my brali w tym udział. Tylko pierwsza, najważniejsza sprawa, że podnieś kamień, jeżeli wiecie, co dalej powiedzieć. I tutaj właśnie ten kamień podnieś i rusz go, te podwaliny właśnie tego wszystkiego. Tutaj stworzono taki, już jesteśmy właściwie na terenie dworca, ale tutaj takie ogródki, przepięknie to wygląda. Jest to wszystko zbudowane w takiej troszeczkę aranżacji, no, niesamowitej,
bo popatrzcie dalej, tutaj mamy dworzec fabryczny, fabryka, co tu ukrywać, fabryka to też panna praca, tak? Czyli teraz trzeba by brać pod uwagę jeszcze charakter pracy. Na ogół jest to skorpion jako wykorzystywanie, ale działania ogólnie rzecz biorąc są panniaste. I fabryka, jeżeli jest i tutaj wykorzystanie tego wszystkiego, to się zastanawiam, czy zejść tu i pójść tamte dalej. Nie, ja muszę pójść tamtędy i przejdę koło. Już wiem. Także tutaj to wykorzystanie przez ten znak daje nam zupełnie inne wrażenie. Pamiętajcie, że nigdy nie jest jeden znak. Nigdy nie przylepiajcie do jakiegoś działania, dlatego że to działanie czkawką się odbija. Jeżeli patrzymy na pannę, po drugiej stronie mamy ryby. No przemysł czy też wykorzystywanie człowieka i doprowadzanie do śmierci, czyli ziemia obiecana tutaj, tak? I oglądaliście to i niezruszenie w tym momencie, kiedy ten człowiek ginie w tej maszynie i ta tragedia, ale jednocześnie dalsza historia zupełnie nieoczekiwana, bo nikt nie bierze w tym udziału i nie bierze w tym jakby dalszej akcji. Akcja się dzieje. Nikogo to nie wzrusza. To fakt. I ten fakt cały czas powoduje to, że wykorzystanie tutaj całej perwersji energii jest bardzo istotne. I jeżeli nie nauczymy się obcowania z tym typem świadomości, jesteśmy przegrani. Przegrani na całej linii ze względu na prozaiczną historię. Chcemy żyć. I to życie właśnie zawarte jest na tym pograniczu tego życia i śmierci. I walka z tym daje nam największą satysfakcję w gruncie rzeczy. Być, żyć, funkcjonować i czerpać z tego korzyści. Jeżeli potrafimy to zrealizować, jesteśmy więksi, niż by nam się wydawało. I to na tyle. Także od naszej panny dosyć daleko, ale jesteśmy. I teraz pójdziemy w tym kierunku dalszych opowieści oczywiście. A to perspektywa szkła. Tutaj odbija się właśnie. I to jest miło, że możemy wykorzystać każdy fragment do naszych historii, do naszych opowieści, do naszego życia i interpretacji. Bo to odbicie jest odbiciem naszej rzeczywistości. Czy chcemy, czy też nie? Boimy się tego? A jednak przypomnijcie sobie krainę pewnej dziewczynki, która jednak, a jednak, do zobaczenia.